Witam wszystkich, z tej strony Aqua, jak widać mała odskocznia od Battlefielda, w końcu. Jest to Killzone 3, można by powiedzieć, że ta seria to jest moja stara miłość, jeżeli chodzi o shootery. Może nie jest tak stara jak Moch czy Kot, ale ma kilka lat, bo chyba Killzone 1, który miał premierę na PS2, miał premierę 9-10 lat temu, czyli dosyć dawno, trzeba powiedzieć. No i od razu jak usłyszałem, że Killzone 1 wchodzi, popatrzyłem newsy, screenshoty, jak to wszystko wygląda, zapowiedzi, po prostu się zakochałem od razu w tej grze. I w dniu premiery, może trochę po, od razu udało mi się do pseudo sklepu kupić swoją oryginalną kopię. Było od razu, muszę powiedzieć, że dosyć szybko pożałowałem, że przerobiłem swoją konsolę, więc nie przerabiajcie konsol, ja sobie to już obiecałem i jestem w tym zdaniu już od ładnych paru lat, od premiery, no w sumie od PS2 mojej pierwszej, ale miesza o to. No i muszę powiedzieć, że pomimo swoich minusów, czyli dosyć monotona była w sumie jedynka, szczególnie pod koniec mnie zaczęła mocno nużyć, to nadal był to dobry shooter i z miłą chęcią czekałem na dwójeczkę. Jak tylko po premierze PS3 został pokazany w sumie trailer pokazujący chęci w sumie dewelopera Guerrilla Games, jaką chcą grę zrobić, jak ona będzie wyglądała, to po prostu internet zawrzał, nie wiem czy pamiętacie, może ci co akurat się interesują konsolami, a szczególnie PS3 i Killzone'em, pamiętają jaki szum był wokół tego trailera, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego uzyskać na konsolach. Wtedy trzeba powiedzieć, że moc konsol nie była jeszcze za bardzo znana, jak mocno i jak daleko można się posunąć. Były one dosyć młode wtedy. I powiem wam szczerze, że niektóre rzeczy w grze były o niebo lepsze, albo tylko lepsze niż w tym trailerze. Więc deweloper się postarał niesamowicie. Gra jak na swoje czasy miażdżyła wszystkie tytuły, jak dla mnie, na konsolach, jak na PC-tach graficznie. W chwili obecnej silnik jest dosyć stary i już pojawiają się silniki, które wyprzedzają graficznie ten tytuł, tą serię, ale nadal trzyma się na dobrym, wysokim poziomie. I to jest naprawdę niewiele tytułów, które może się pochwalić lepszą grafiką. Oczywiście tutaj CryEngine na DXie 11 czy Frostbite 2 ewentualnie. Albo przyszły silnik Unreal Engine, który w sumie nie jest jeszcze w użytku, ale dużo się o nim mówi i pokazywane są różne takie dema techniczne. Ale mniejsza o grafice, bo nie grafika i grafiką teraz żyje, tylko samym gameplayem. Potem pojawiła się trójka i muszę powiedzieć, że nie grałem w trójkę tak dużo jak w dwójkę, można powiedzieć, bo dużo mi snusów niestety w porównaniu do dwójki trójka miała. Trójka była dla mnie bliższa ideałowi, jeżeli chodzi o shootery, niż trójeczka. Tutaj niektórzy w dwójce zarzucali ten typowy, znaczy nietypowy, dosyć toporny system sterowania. To jest w sumie pierwsza gra i chyba jedyna jak dla mnie, która uwzględniła ciężar żołnierza. Tu jest dla mnie to dosyć dziwne, bo jest tyle shooterów, a nikt nie bierze tego pod uwagę. Jak biegniemy, robimy 360 czy tam 720 w powietrzu z jednego metra i robimy skopa, czy jak to tam się zwie, no to tu jest nie do pomyślenia. To po prostu tutaj, szczególnie w trójce, jak braliśmy zakręt, zwykły zakręt, na pełnym speedzie, to braliśmy go łukiem, bo się nie dało odwrócić 90 stopni, jak mamy obecnie w shooterach. I to był dla niektórych plus, urok tej gry, dla niektórych wręcz przeciwnie, denerwowało ich to, że no, w takim kierunku poszła ta gra. I tutaj trójka poszła akurat jak dla mnie w dobrym kierunku, bo poszło trochę bardziej w Bad Company 2. System sterowania też nadal jest toporny pomiędzy Killzone 2 a Bad Company 2, ale poszli właśnie tak, że większość graczy ma możliwość okiełznać to sterowanie i jest bardziej intensywna walka tak naprawdę.
co jest na plus. Może tutaj nie widać akurat w moim gameplayu, bo to jest moja pierwsza taka dłuższa sesja w ten tytuł po premierze Battlefielda, którego się zagrywałem od premiery. A sterowanie takie toporne wymaga czasu, żeby się przyzwyczaić, więc to nie jest jedna godzina, dwie godziny, jeden dzień, ale kilka dni naprawdę. Kto nie grał, niech zagra i zobaczy, jak dosyć ciężko się steruje, bo przyzwyczajenia, które mamy właśnie z tych szybszych gier, jak Battlefield czy COD, tutaj nie zdają tak naprawdę prawa. Bo jak ktoś nas smyra po plecach, to praktycznie nie miał możliwości, żeby się odwrócić i jeszcze jakoś to skontrować, nawet przy maksymalnym sensie. Po prostu tak jest ta gra zrobiona. Ciekawie, trochę inaczej. Niektórym to odpowiada, niektórym nie. Jeżeli chodzi o sam gameplay, nie wiem czy mówiłem, gram na mapie Kazanja, no i dobrze pamiętam, w Guerrilla Warfare, jest to taki killzone'owy deathmatch. Z innym nazwą po prostu. Ogólnie jest ten sam, jest ta sama zasada, kto szybciej dobije do killi, ten wygrywa. Gram tutaj inżynierem, jak widać mogę rozkładać działka, mogę je naprawiać, różne rzeczy na mapie, od skrzynek z amunicją, żeby robić to tutaj sobie i naszej drużynie, po sprzęty ogólnie na mapie, jak działka stacjonarne, egzoszkielety nawet. Można też przejmować cudze wieżyczki, więc typowy inżynier, nic specjalnego. Jeżeli chodzi o broń, no to jest to... Są to bronie typu CKM, można by tak to w skrócie powiedzieć, bo niestety się nie nauczyłem broni, nazw broni, bo są one takie futurystyczne, no, nieistniejące tak naprawdę, więc miałoby się to z celem, jak to się nazywa. Chociaż muszę powiedzieć, że niektóre wyglądają podobnie do tych istniejących. Tak, grając najpierw w Killzone'a trójkę, potem kupując trójkę Battlefielda, znalazłem kilka podobieństw pomiędzy niektórymi broniami. Ciekawe, czy to tylko takie przypadkowe skojarzenie, czy naprawdę się wzorowali na prawdziwych broniach. I muszę wam powiedzieć, że strzela się wybornie w tej grze. Na początku, grając w Killzone'a trójkę, mówiłem sobie, jaki ten hit detection jest słaby, jaki on jest gówniany. Ja walę do typa, walę i po prostu go nie zabijam. W dwójce było to idealnie zrobione dzięki systemowi właśnie serwerów dedykowanych, takich jakich mamy w kodzie, w Battlefieldzie trójce. Tutaj poszli niestety... Nie wiem właśnie, czy to są serwery dedykowane, czy matchmaking taki shitowy. I po prostu wracamy z Battlefielda trójki do Killzone'a właśnie trójki, no poczułem, jak zajebiście ta gra chodzi, jak się zajebiście gra, bo w trójce w Battlefieldzie jest w porównaniu do Killzone'a słabo, bardzo słabo, muszę powiedzieć. Tutaj wiem, że jak strzelę w głowę, no to gościu żyje. W Battlefieldzie nie zawsze. Jest 50 na 50, można powiedzieć. Także różnica jest spora jak dla mnie. Z broni strzela się fantastycznie. Nie ma może ich zbyt dużo, ale trzeba powiedzieć, że w niektórych grach, pomimo iż broni jest dużo, to używa się kilku. Tutaj używa się wszystkich praktycznie i z każdej równie dobrze można zabijać. Także liczę to na plus tej gry. Jeżeli chodzi o takie większe minusy tej gry, to właśnie brak serwerów dedykowanych, która miała druga część. No niestety nie wiem, dlaczego zrezygnowali z tego. Z ideałów, z dobrych pomysłów się nie rezygnuje. Dwójka z tego słynęła, że była jedną z nielicznych gier, która miała listę serwerów. Można założyć swój serwer z własnymi zasadami, z własnymi trybami. Co ma być dostępne, jaka klasa, jaka broń, jakie skille. Tutaj niestety tego nie ma, a szkoda. Bo niektóre tikety, raczej tikety, body count, na przykład tutaj Guerrilla Warfare czy ten cheat, wiem, no czasami większe tikety się przydały i tak dalej, ale niestety tak nie ma. Także to jest minus. Dedykowane serwery, czyli większy lag jak dla mnie podczas strzelania, ale jest dobrze. Niestety nie bardzo idzie, dlatego daję to jako plus. Można by powiedzieć też, plus i minus,
No i minus niestety, czyli wychodzi minus. Do tego dla staciarzy w sezonie dwójce było o wiele więcej prowadzonych statystyk. Wszelakie bronie, wszelakie, nie wiem, ilość killi, retio, ile z jakiej broni, ile headshotów, masa ich było, chyba kilkadziesiąt. Tutaj mamy niewiele, bo w sumie, nie wiem, czy nawet 10 mamy. Dosyć biednie i uważam, że Guerrilla Games, czy tam nawet Sony, wydali tą grę o wiele za wcześnie. Kilka miesięcy za wcześnie, po prostu ona nie była gotowa. Bo tyle błędów, tyle niedoróbek, tyle rzeczy, które powinny być, a nie było i nie ma do tej pory, no to po prostu, jak dla mnie, to przesadzili trochę. I się zastanawiam, czy to Guerrilla Games chciała zachować honor i dojść do... wydać grę w terminie, czy po prostu Sony naciskało, macie wydać i tyle. Potem kilka miesięcy w sumie wspierali ten tytuł mappakami, kilkoma patchami, ale zbyt wiele rzeczy nie zostało spatchowane. Nadal są błędy, więc czasami się ciężko gra, czasami jest ta gra irytująca, szczególnie niewidzialne, zbyt duże tekstury, których jest masa po prostu w tej grze. Na niektórych mapach były one poprawiane, ale nadal jest ich zbyt dużo, po prostu widzimy. Nic nie mamy przed sobą, jesteśmy wychyleni za jakiegoś, nie wiem, kamyka. Walimy do typa, a tu się okazuje, że przed nami jest niewidzialna tekstura. Oczywiście typ do nas odstrzeliwuje, tak się mówi. Oddaje nam i nam niestety wystaje kawałek głowy i oczywiście jest po nas. Także dosyć słabo z tym wyszło, ale nadal uważam to za dobry tytuł. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie Killzone 4. Z tym wszystkim, co miała dwójka i trójka i może z czymś jeszcze. Jeżeli chodzi o inne gameplaye, to mówię, to trochę czasu wymaga, muszę się przyzwyczaić. Pokażę inne klasy, inne mapy, inne tryby. Może następny będzie Warzone, czyli ten mix obiektywów, flagowy tryb tej gry, tak naprawdę, Killzone'a i trójki. Także powoli gameplay zbliża się do końca, ja będę też kończył. Mam nadzieję, że nie przynudzałem. W sumie tak trochę mi zasło w gable, że teraz nagrywam ten gameplay. Ciągle coś mnie irytuje, to pies, to samolot przelatuje, to jakiegoś bambola językowego strzelę. Co mam zwyczaju niestety, ale jakoś to przeżyjemy. Z czasem się wyrobię, gówno w betoniarce. Tak sobie mam. Zasmuciłem się trochę. Więc kończę i do zobaczenia, do usłyszenia do następnego, nie wiem do kiedy, do przyszłego tygodnia pewnie, bo teraz sobie daliśmy porytet. Jeden filmik o sprawdzeniu sobie na tydzień, więc jest good, więc do usłyszenia do następnego.